Wszystkie kraje, które były obarczone dominującym sektorem państwowym, upadły gospodarczo i na dodatek musiały być dyktaturami. Pan nie jest teraz politykiem, pan może powiedzieć, co pan myśli. To niech pan powie wprost. Ja mówiłem, co myślę wtedy, kiedy byłem politykiem. AGM, Orlen, LOT, co z nimi zrobić? Wiecie, od dawna są projekty prywatyzacji, które nie muszą oznaczać, że zagarnia czy wchodzi w zagraniczny kapitał. Można sobie wyobrazić to, że będziemy mieli akcjonariat obywatelski, że zasili się fundusze emerytalne. Że jeżeli chce się zredukować powszechnie i słusznie krytykowany wpływ polityczny na gospodarkę, no trzeba ją odpolitycznić i jedynym skutecznym sposobem jest przekazanie władzy w ręce prywatne. Mnie śmieszy, jak słyszę ze kręgów również opozycji, że zastąpimy pisowskiego Obajtka naszym lepszym Obajtkiem. To jest kpina.